Nail D, bo tak nazywa się gra, którą za chwilę będziemy oglądać w programie SK Games w SK TV. Tak i właśnie w tym momencie zaczynamy. Harasim z tej strony, wszyscy ci, którzy uwielbiają wirtualny świat rozgrywki, za chwilę znowu będą mieli coś dla siebie. Nail D to jest gra, która wychodzi pod patronatem SK TV, czyli mamy nad tym swoją pieczę, położyliśmy swoją łapę i powiem wam, że warto było. Będzie też coś nieco o Need for Speedzie, tym zupełnie nowym, będą nowe fury tam, ale będzie też spora ilość bardzo przyjemnych innych produkcji. Na początek, jak zwykle, raport. Jedziemy! SK Games. SK Games. Polacy nie gęsi, swoją wyścigówkę mają. Od kilku dni na rynku jest Rajd Polski. To nasza rodzima produkcja, w której ścigać się będziemy po naszych rodzimych szosach i drogach. Ci, którzy już grali w Rajd Polski, mówią o dużym realizmie gry. Warto również wiedzieć, że gra jest stworzona na licencji Polskiego Związku Motorowego. Galerię oraz więcej wideo z gry znajdziecie na skgames.pl. Short recenzja. Proszę, proszę, aż tak różowo nie jest. Po odtrąbieniu sukcesu gry Call of Duty Black Ops do mediów zaczynają też docierać głosy krytyczne o grze. Duże zastrzeżenia budzą różnice w zależności od platformy. Pokrzywdzeni czują się właściciele PlayStation 3. Niektórzy uważają, że na PS3 jest gorsza grafika, błędy i mniej zawartości niż na Xboxa 360. A jakie są wasze opinie o Black Ops? Komentujcie na naszej stronie. Przed premierą. Ostatnio sporo mówimy o grach wyścigowych. Need for Speed, Gran Turismo 5 czy choćby nasz rodzimy Rajd Polski. Skoro na prawdziwych drogach jeździć przez opady śniegu się nie da, no to warto pośmigać sobie na ekranie. Teraz o kolejnej wyścigówce Test Drive Unlimited 2. To gra, która stawia przede wszystkim na zawody w sieci. Ścigać się możemy z tysiącami ludzi z całego świata. Godne pochwały są plany polskiego dystrybutora, który zamierzy wydać wersję w pełni przetłumaczoną. Ba, głosami gry mają być znane osoby, no ale na razie nazwisk nie ujawniono. Galeria z Test Drive Unlimited 2 na skgames.pl. Cenega poinformowała, że jej plan wydawniczy na przyszły rok został wzbogacony o nową część najbrutalniejszej chyba bijatyki w historii, Mortal Kombat. Gra tworzona jest na konsole PlayStation 3 oraz Xbox 360 przez studio odpowiedzialne za oryginalne części, obecnie znane pod nazwą NetherRealm Studios. Najnowszy rozdział w serii wróci z nowo powstałym mechanizmem walk 2D. Grę napędzi nowy silnik graficzny, który z brutalnymi szczegółami przedstawić ma m.in. legendarne Fatality. Mortal Kombat zaprezentuje przy tym także kilka nowości, włączając w to tryb Tag Team, rozbudowaną jak na bijatykę fabułę oraz opcje sieciowe. Nie możemy się doczekać, kiedy gracze dostaną w swoje ręce najnowszą część Mortal Kombat, mówi Ed Boon z NetherRealm Studios. Ta gra tak naprawdę zaspokaja największe potrzeby graczy, bogatą w detale grafikę, nowo przebudowany mechanizm walki 2D i najlepsze fatality wszechczasów. No to... Finish him. SK Games w SK TV. Zaraz na początku mówiłem wam o tym, że dzisiaj przyjrzymy się nieco Nail D, właśnie tej produkcji. Gdzieś tutaj jest znaczek SK TV, a to oznacza, że to naprawdę dobra produkcja jest. Jak ktoś ma ogromną ochotę popatrzeć sobie, jak się jeździ na prawdziwych kładach, jak się prawdziwie jeździ na prawdziwych kładach, to już teraz możecie to zrobić. Nail D w SK TV w SK Games. Jedziemy! Głównymi bohaterami najnowszej gry Techlandu są quady i motocykle. Muszę jednak zniszczyć marzenia tych wszystkich z was, którzy myśleli: ojej, w Nail D pojeżdżę sobie quadem. Równie dobrze mogłaby to być elektryczna hulajnoga i niewiele by to zmieniło. Model jazdy jest absolutnie umowny i nie ma nic a nic wspólnego z rzeczywistością. Nie jest to wada, jest to specyfika gry. Pojazdy można także w trakcie gry ulepszać, ale żadnych większych zmian w prowadzeniu ich się dzięki temu nie zauważa. To jednak nie maszyny są najważniejszym elementem Nail D, ale trasy. Jeździć można w czterech typach otoczenia: na pustyni, w lesie, wśród greckich ruin i w górach. Wszystkie mapy są świetnie wymyślone, niesamowicie pozakręcane, pełne rozjazdów, skrótów, ogromnych skoków i... jeszcze nie wszystko. Zdarzają się tu także naprawdę dziwne, szalone pomysły, jak na przykład przejazd przez tartak między kręcącymi się wielkimi piłami tarczowymi, czy przelatywanie między skrzydłami elektrowni i wiatrowni.
Wszystko to przy ogromnej prędkości i na krawędzi maksymalnego ryzyka. Gotowi na jazdę?